Dobry wieczór Państwu. Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilkunastu minut w naszym studiu rewelacyjny, młodziutki, zaledwie ośmioletni pianista z Bangkoku, Payakso Supakrit. Ten młody artysta o przydomku, bo w Tajlandii wszyscy mają swoje przydomki, o przydomku Harbor, dzisiaj wystąpi przed nami, a jestem przekonany, że za parę lat zobaczymy go na dużym konkursie chopinowskim. Jury, które obradowało w Żyrardowie na niedawnym konkursie młodych, międzynarodowym konkursie młodych pianistów, jury, któremu przewodniczył profesor Karol Radziwonowicz, uznało wyjątkowy talent tego młodego artysty z Bangkoku za godny najwyższych nagród. No i dlatego cieszę się, że wystąpi również w naszym cyklu. Nie wystąpił kilkanaście minut temu, ponieważ w tej chwili, kiedy emitujemy ten program, Payakso jest już w swoim kraju, w Bangkoku, ale zdążyliśmy nagrać jego recital, w którym usłyszymy, proszę Państwa, na początku preludium i fugę D-moll Jana Sebastiana Bacha, potem walca As-dur Fryderyka Chopina i na koniec tokatę kompozytora i pianisty, którego mało w Polsce znamy, Roberta Muczyńskiego. Będzie to tokata, ale Robert Muczyński to pianista polskiego pochodzenia, chociaż nie mówił po polsku, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, zmarł w 2010 roku i zostawił dość dużo utworów, w których w Polsce niestety prawie nie znamy, ale jest bardzo popularny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Azji i Ameryce Południowej. Proszę Państwa, więcej nie będę mówił. Przed nami znakomity, młodziutki pianista z Bangkoku, Payakso Supakrit. Zapraszam. Welcome.
Thank you very much, Harbor. Thank you. Proszę Państwa, w suplemencie do kwarantanny w HiFi w Dniu Dziecka wystąpił wybitnie utalentowany tajlandzki pianista Payakso Supakrit, który przyjechał do nas prosto z Bangkoku. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Dziękuję Państwu także i zapraszam za tydzień w czwartek do oglądania naszej kwarantanny w HiFi.